Jeep Cherokee wyprodukowany został w 2002 roku. Napędza go silnik o pojemności 2,4 litra i mocy 150 koni. Do tej pory auto pokonało 217 tysięcy kilometrów. Cena, za jaką Jacek wystawił terenówkę, to 19,5 tysiąca złotych. Mogę powiedzieć, że no Jeep to Jeep, tak? No Jeep to Jeep, no to nie jest jakieś skomplikowane auto. Fajny, terenowy, ciekawy samochód. No i co jeszcze? W zajebistym kolorze. Proszę. Proszę, panie Michał, typowy Szwajcar. No, Jeep w takim stanie od razu... zobacz, silnik był myty, czy... No gdzie, no gdzie tu jest myty silnik? Zobacz, że tutaj pozostałości takie, nie wiem, kurz jakiś tam nie jeździł. Tym samochodem jeździła w ogóle kobieta. No cóż, no popatrz sobie tutaj, przyjacielu. Dobra, no widzę, że tu zatrzaski są całe. Nie, także to jest w oryginale, w oryginale, tak? Samochód ogólnie samochód, żeby nie było. Jest cały w oryginale. Żaden element nie był malowany, nie był to samochód wypadkowy, bity. Okay. I nie jeżdżony w terenie. No może byśmy odpalili, chętnie bym zobaczył, jak pracuje. Nowy akumulator, proszę bardzo. No proszę bardzo, no nówka, akumulator, nowy akumulator. Okay. Nowy. Dobra, to odpalmy, zobaczę, czy widać, tutaj ten filtr... Ale widać, kurwa, pasek zmieniany, nowy, wielorowkowy, niedawno. Jak zagra? Wydawało mi się, że nie ma tragedii. No nie, wydawało mi się, że jakby coś przerwało. Mógłbyś jeszcze raz... Jak to przerwało? Jak dodawałeś gazu, to wydawało mi się, że... No to tu możemy dodać gazy. Jaki problem? Może on ma taką po prostu pracę specyficzną. A, chodzi o to? Według mnie równo chodzi normalnie, jakieś tam takie... Panie Jacku, ja tu wstępnie... wydaje mi się, że auto jest okej, ale widzę kilka rzeczy do poprawy. No, będę musiał na pewno wymienić opony, sprawdzić, czy zawieszenie jest okej. No, no i też nie jestem pewny co do tego przerywania, więc tak wstępnie to... telefonicznie umawialiśmy się... Mam 28. Nie, no dobra. 18,5, tak? Nie, 19,5. 19,5. 19,5 gotowy do rejestracji. Okej. Taka była rozmowa. 17? Ile? 17? Nie, to nie będziemy gadać. Michał, no. Panie Michale, no. No nie tak drago. No nie, no. Ja nie mam jakichś prowizji takich na samochodach, że zarabiam po 5 tysięcy na sztuce takiej akurat, tak? Wartej 20 tysięcy. To nie. Jest prowizja, to jest mój biznes, tak? A ty dostajesz samochód, moim zdaniem, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, bo taka jest prawda, z bardzo specyficznym kolorze, rzadko spotykanym, no i to jest Jeep, tak? Lekki samochód w teren na początek. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś, nie wiem, jakaś wtopa. To przejedźmy się. Jeśli będzie wszystko okej, silnik będzie dobrze pracował, to pogadamy. Możemy się przejechać? Jasne. Zapraszam. No,